4 kwietnia wspominamy świętego Kajetana Catanoso, prezbitera. Kajetan urodził się 14 lutego 1879 roku w Kalabrii na południu Włoch. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, był trzecim z 8 rodzeństwa. W wieku 23 lat Kajetan przyjął święcenie kapłańskie. Krótko pracował w seminarium duchownym, gdyż w marcu 1904 roku został mianowany proboszczem Pentidattilo, małej, ubogiej wioski w Kalabrii. Dzielił z parafianami ich życie ubogie, pełne trudu i niedostatku, ale zatroszczył się o ich dobro duchowe. Kajetan był wielkim czcicielem świętego oblicza. W 1919 roku w tej parafii założył Bractwo Świętego Oblicza. Po 17 latach pracy w Pentidattilo, kolejnych 19 lat Kajetan był proboszczem w parafii w mieście Reggio Calabria. Tam też troszczył się o duchowy rozwój parafian. Katechizował, krzewił nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Wkładał dużo trudu, by oduczyć ludzi używania wulgaryzmów i przekleństw oraz szanowania dni świętych. Był cenionym spowiednikiem sióstr zakonnych i więźniów. Następnie Kajetan założył Zgromadzenie Córek Świętej Weroniki, misjonarek Świętego Oblicza, którego misją była nieustanna modlitwa zadośćuczyniająca, troska o kościoły, katechizacja, pomoc dzieciom, młodzieży, kapłanom i osobom starszym. Kajetan zdecydowanie sprzeciwiał się też niesprawiedliwości społecznej. Wspomagał chorych, więźniów, sieroty, starców i samotnych kapłanów. Zakładał szkoły, domy dziecka, domy starców, organizował kursy wieczorowe dla młodych. Wraz ze świętym Alojzym Orion organizował pomoc dla ofiar wielkiego trzęsienia ziemi w Reggio Calabrii i Messynie w 1908 roku. Jego działalność społeczna wynikała z przekonania, że w ludziach doznających wszelkiego rodzaju cierpień uwidocznia się prawdziwe oblicze Chrystusa. Kajetan zmarł 4 kwietnia 1963 roku w Reggio Calabria na południu Włoch. Miał 84 lata. W czasie beatyfikacji 4 maja 1997 roku papież święty Jan Paweł II mówił o nim. Ojciec Kajetan Catanoso szedł za Chrystusem drogą krzyża, stając się wraz z nim ofiarą przebłagalną za grzechy. Często powtarzał, że chce być Cyrenejczykiem, który pomaga nieść krzyż Chrystusowi, uginającemu się bardziej pod brzemieniem grzechów niż pod ciężarem drewna. Naśladując wiernie dobrego pasterza, troszczył się niestrudzenie o dobro owczarni powierzonej mu przez Pana jako ksiądz parafialny, opiekun sierot i chorych, ojciec duchowny seminarzystów i młodych kapłanów, animator założonego przez siebie Zgromadzenia Sióstr Świętej Weroniki od Świętego Oblicza. Żywił i krzewił wielkie nabożeństwo do oblicza Chrystusa oszpeconego i zakrwawionego, którego odbicie dostrzegał w twarzy każdego cierpiącego człowieka. Wszyscy, którzy się z nim stykali, mogli odczuć szlachetną woń Chrystusa, jaką rozsiewał wokół siebie. Dlatego nazywali go chętnie ojcem i rzeczywiście uważali go za ojca. Był bowiem wyrazistym znakiem Bożego Ojcostwa. Natomiast w dniu kanonizacji 23 października 2005 roku papież Benedykt XVI dopowiedział jeszcze, że święty Kajetan Catanoso był czcicielem i apostołem świętego oblicza Chrystusa. Święte oblicze to moje życie, mawiał. To ono jest moją siłą. Kierując się trafną intuicją, połączył ten kult z pobożnością eucharystyczną. Wyrażał się o tym następująco. Jeżeli chcemy adorować prawdziwe oblicze Jezusa, znajdujemy je w Bożej Eucharystii, gdzie wraz z ciałem i krwią Jezusa Chrystusa pod białą zasłoną hostii skrywa się oblicze naszego Pana. Codzienna msza święta i częsta adoracja sakramentu ołtarza były duszą Jego kapłaństwa.
Powodowany żarliwą i niestrudzoną miłością pasterską, oddawał się głoszeniu kazań, katechezie, posłudze w konfesjonale, służbie ubogim, chorym. Troszczył się o powołania. Założonemu przez siebie zgromadzeniu córek świętej Weroniki i misjonarek świętego oblicza przekazał ducha miłosierdzia, pokory i poświęcenia, który znamionował całe jego życie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Kajetana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.